się wydaje najtrudniejsze, dlatego że jeżeli nie udało nam się od 1 stycznia na przykład rzucić palenia, przejść na dietę, to mówimy, że już się nie udało. Nie oczekujmy od siebie za dużo w tym względzie i jeżeli nie udało się 1, 2, 3, to nie rezygnujmy, nie czekajmy do kolejnego roku, powiedzmy sobie, aha, te kilka dni było na rozruch, na adaptację do nowego życia, do nowych warunków i zaczynam z dniem kolejnym. Nie odwlekajmy tego do na przykład 1 lutego. Dajmy sobie troszeczkę luzu i zacznijmy wtedy, kiedy to będzie wygodne. Dlatego, że obiecujemy sobie za dużo. Za dużo od siebie oczekujemy, wymagamy od siebie, żebyśmy z nowym rokiem stali się nowymi ludźmi, a to jest najzwyczajniej niemożliwe. Dlatego powtarzam, postanawiajmy coś małego, co jest dla nas realne. Inna kwestia, że traktujemy daty pierwszy jako symboliczne, albo poniedziałek, zacznę coś od poniedziałku. Jeżeli nie udało mi się zacząć pierwszego, no to będę czekała do kolejnego pierwszego. Kolejny pierwszy już będzie lutym, w związku z czym stwierdzam, że w tym roku mi się nie udało. Osobiście według mnie nie bardzo. Zmiana może nastąpić w każdym momencie, kiedy tylko jesteśmy na nią gotowi. Niektórzy potrzebują takiej symboliki, inni wprowadzają zmiany wtedy, kiedy postanowią, że należy coś zmienić. Dlatego nie przywiązujmy się tak bardzo do początku nowego roku życia, bo niektórzy mają postanowienia urodzinowe, czy też do poniedziałku. Jeżeli chcemy coś zmienić, zróbmy to natychmiast.